Na początek dziękuję wszystkim aktorom, całej obsadzie. Pani... Pani Barbarze Zielińskiej i tutaj również dodatkowe podziękowania za to, że pani Barbara wspierała mnie mentalnie, odbierając moje różne telefony ze skargami, z obawami, dodając mi otuchy swoim doświadczeniem, więc jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję panu Wiktorowi Skowrońskiemu. Dziękuję pani Katarzynie Żak. Za ogromną chęć wzięcia udziału w tym filmie i za pełny profesjonalizm. Pani Kasia przyjechała na plan o godzinach wczesnoporannych, po tym jak przyjechała wcześniej o 3 w nocy z Poznania tego samego dnia. Więc jestem ogromnie wdzięczny. Brawo! Dziękuję też pani Małgorzacie Matusiak przy okazji za umożliwienie, ułatwienie nam kontaktu. Dziękuję pani Marii Robaszkiewicz, dziękuję panu Michałowi Armickiemu, którego dzisiaj niestety nie ma. Dziękuję Karolowi Górskiemu, Mateuszowi Mosiewiczowi, dziękuję... Tu też chyba należą się oklaski. Nie chciałem wymuszać. Można wymuszać, ale te były niewymuszone akurat. Jeszcze raz oklaski dla tych wymienionych. Dziękuję pani Joannie Trzepiecińskiej. Dziękuję pani Krystynie Kołodziejczyk. Kiksie, przepraszam. I dziękuję panu Tomaszowi Marzeckiemu, nie tylko za występ w filmie, ale również za rady dotyczące scenariusza. Dziękuję operatorowi Kubie Bachowi, który okazał się być najwspanialszym i najbardziej profesjonalnym operatorem. Gdyby ktoś tutaj na sali szukał dobrego operatora, no to już właśnie go znalazł. Dziękuję Franciszkowi Rupali i nie tylko za pomoc przy planie, zarządzanie tym wszystkim, za ogarnięcie i trzymanie tego wszystkiego w czasie, co było wykonane z ogromnym poświęceniem, ale tak naprawdę Franek tworzył ten film ze mną od samego początku, więc ogromne brawa. Dziękuję Aleksandrze Wrzosek za nagrywanie dźwięku oraz za ogólną pomoc na planie. Ola, spisałaś się świetnie. Dziękuję Natalii Szulim za fantastyczną charakteryzację oraz jeszcze lepsze bycie sekretarką planu, a szczególnie klapserką. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby można było to zrobić lepiej. Dziękuję też Miłoszowi Latosi za to, że był dźwiękowcem i przyjechał w tym celu aż z Poznania. I dziękuję Sarze Kowalski za ogólną pomoc na planie. Dziękuję wszystkim statystom, mojemu bratu, mojemu tacie, Romkowi oraz panu Michałowi Barańskiemu. Statyści mieli wyjątkowo ciężko, gdyż zmarźli cały czas byli na zewnątrz, więc dziękuję za to ogromne poświęcenie, żeby ten film mógł powstać. Dziękuję pani Katarzynie Lasocik, która wsparła mnie nie tylko dobrą radą czy pomocą przy organizacji planu, ale również po prostu wspierała mnie mentalnie, więc jestem ogromnie wdzięczny. Dziękuję Ryszardowi Jakubisiakowi, który też również ma do mnie ogromną cierpliwość tak naprawdę. Gdyż to już jest mój trzeci film stworzony z jego pomocą, więc jestem naprawdę bardzo wdzięczny, jest za co dziękować. Za zorganizowanie tej premiery dziękuję Lizie Skowrońskiej oraz panu Grzegorzowi Skowrońskiemu, właścicielowi firmy Sator.
Dziękuję księżom Przemysławowi Krawcowi oraz Wojciechowi Drozdowiczowi za udzielenie rad odnośnie postaci księdza oraz użyczenie rekwizytów. Dziękuję mojej mamie i tutaj zatrzymam się na chwilę. Dziękuję mojej mamie nie tylko za wsparcie, czy to finansowe, czy jakiekolwiek inne przy powstawaniu tego filmu, ale również za wszystko tak naprawdę, co od niej otrzymałem przez czas swojego życia. Niedługo, ale przez ten okres zebrało się tego dużo. Nie mogę się powstrzymać, nie muszę się wtrącić, bo już się zaczynam trochę nudzić. Gdzie jest mama? Niech mama się... mama, tak. To jest dziedzica, co? Dopiero. Widzę, że właśnie przyszedł pan Ryszard Jakubisiak. Były dla pana podziękowania, więc jeszcze raz brawa dla pana Ryszarda. Wiem, że tego trochę jest, że państwo się trochę nudzą, ale naprawdę jestem wdzięczny ogromnej ilości osób, więc muszę wszystkich wymienić, aby nikt nie był poszkodowany. Dziękuję pani Małgorzacie Wojno oraz pani Józefie Stopczyk za asystowanie w filmie i tej drugiej pani za użyczenie samochodu na czas kręcenia, gdyż bardzo się przydał, właściwie był niezbędny. Dziękuję pani Małgorzacie Rupali za asystowanie w filmie, za pierścionek oraz promocję filmu i ogólnie poświęcony mi czas. Kobiety oddają pierścionki mężczyznom. No tak się wyszło. No i co, o tym porozmawiamy potem. Proszę, tak. Porozmawiamy. Dziękuję również Stasiowi Ślaskiemu za transport kwiatów, za pomoc mi w tym. Oraz Markowi Mazurkowi za użyczenie niezbędnego akcesorium, jak się okazało, czyli grzejnika. Dziękuję Irenie Lis i Natalii Sucharskiej za pomoc w zdobyciu dofinansowania na film. I Natalii dziękuję drugi raz za zadzwonienie do mnie w grudniu i powiedzenie: Alek, musisz zrobić już ten film. I oto jesteśmy na premierze. Dziękuję Chrisowi Beatore za przepyszny catering pierwszego dnia i za pomoc w znalezieniu najlepszego operatora Kuby. Dziękuję Bartkowi Magdzierzowi, niestety też dzisiaj go nie ma, za zaangażowanie i pomoc w skompletowaniu obsady. Dziękuję mojej wychowawczyni, pani Krystynie Rylskiej, za użyczenie ekspresu na plan. Aż się boję, czy dojdziemy do bielizny, no ale... Śmiało, śmiało. Dziękuję Kurii Warszawsko-Praskiej za wystawienie zgody. A jednak. Za wystawienie zgody na kręcenie na terenie obiektów sakralnych. Jestem też wdzięczny za umożliwienie powstania tego filmu parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Wrembertowie, aczkolwiek ta współpraca była na tyle ciężka, że może tej wdzięczności nie będę zbytnio podkreślał. Dziękuję panu Adamowi z wypożyczalni sprzętu filmowego CamCam za udzielony mi rabat. To nie jest sponsorowane podziękowanie, ja naprawdę jestem wdzięczny. Dziękuję panu Michałowi Steckiemu za po prostu chęć pomocy. I Maćkowi Mazurkowi za ogólne wsparcie, nie tylko podczas powstawania tego filmu, nie przez ostatnie pół roku, ale przez cały okres naszej przyjaźni. Więc też brawa. Dziękuję moim wykładowcom ze studiów obecnym tutaj też również. Cały czas to mówię, nie wiem dlaczego, co jest za nami. Dziękuję za wyrozumiałość na mojej nieobecności na zajęciach spowodowane tworzeniem tego filmu. I dziękuję panu Arturowi Wolskiemu za pomoc. Ogromne brawa. Za pomoc w zorganizowaniu tego wieczora i wieczoru. Stresuje się, Aleksander.
Wieczorem. Dziękuję panie bardzo Ryszardzie. Pan Ryszard zawsze w najlepszej formie. Ja bardzo lubię wieczorem. A wczoraj z wieczora na przykład jest, a nie a wczoraj z wieczoru. Proszę. Tego wydarzenia. Tego wydarzenia. Niu. Chodźmy konsekwentnie. Graj do Aleksa. I za poprowadzenie dyskusji, która nastąpi po projekcji. Więc jeszcze raz brawa dla pana Artura. I na koniec dziękuję wszystkim wam za to, że przeżywacie ze mną ten jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy na ten moment, wieczór mojego życia. Po prostu dziękuję. Jeżeli o kimś zapomniałem, przepraszam, ale to stres i nie, ale może ktoś się upomnieć. Czy ktoś czuje się niedopieszczony? Specjalnie to po... No tutaj to jest właśnie ryzykowna propozycja, bo na przykład, jeśli kto by był ja. Proszę państwa, jesteśmy na takim spotkaniu, na takiej premierze, w której nie padł jeszcze tytuł. Trudno zapowiadać film na początek naszego spotkania, ostatnie pożegnanie. Ale myślę sobie, że to jest piękny wieczór i wyjątkowy wieczór i to mówię zupełnie na serio. I tego panu życzę, panie Aleksandrze, ale wszystkim twórcom i potencjalnym twórcom, Wincent, i tobie też. Mianowicie, kiedy podziękowania trwają dłużej niż film. Nie, ale tak mówię to, a jeszcze będą trwały. Nie, już się skończyły, ale film jest nie, ale muszę. Proszę zaufać mi, panie Aleksandrze. Zmierzam do puenty. Mianowicie, każdy film, czy to robi Tarantino, czy to robi pan, potrzebuje przyjaciół. I ja życzę panu, żeby następna fabuła trwała pana 1,5 godziny, a pan, żeby dziękował ludziom 2 godziny. Mam nadzieję. Podziękował. Zapraszamy chyba państwa. Tak, już zanudziłem wystarczająco, więc przejdźmy do projekcji. Ostatnie pożegnanie.